Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Renia Cygan, to o niej chciałabym Wam dzisiaj parę słów powiedzieć i przedstawić jej wiersze. Renię miałam okazję poznać podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Słowiańskiej Czechowice Dziedzice, w którym brałam udział w zeszłym roku, w październiku. Parę słów o Reni Cygan. Artystka, poetka, tłumacz, fotograf, grafik komputerowy. Urodziła się w Kutnie, od 1992 roku mieszka w Anglii, pracuje w mediach. Pisze wiersze liryczne i satyryczne. Dotychczas wydała 4 autorskie tomiki wierszy. Tłumaczy na język angielski poezję. Laureatka wielu konkursów literackich. Jej wiersze tłumaczono na języki angielski, rosyjski, białoruski, włoski, turecki, bułgarski i telugu. Zaprojektowała około 40 okładek i setki ilustracji do książek. Miałam okazję poznać Renię, tak jak wspomniałam, przez sympatyczna osoba, to już tak ode mnie. Kochani, mam antologię, w której Renia wzięła udział, Okiem kobiety, wydane przez Kampę, grupę artystyczną z Londynu, ale to nie z tego tomiku chciałabym przeczytać jej twórczość, ale ze strony, na której publikuje na internecie, emultipoetry.eu. Jeżeli będziecie mieć okazję, ochotę, zapraszam. Ogromny wybór wierszy, a ja Wam zaprezentuję dwa, które wszystkie mnie zatrzymały, ale te jakoś tak mi bliskie są bardzo. Zazdroszczę Wam. Zazdroszczę Wam, że mieszkacie w Krakowie. Wielka moc w maleńkiej pigułce. Niby nic, a jaka siła rażenia. Widziałam tyle pięknych i doskonałych miejsc na ziemi, okazalszych i dostojniejszych, potężniejszych gabarytem, lecz lichszych duszą. Zazdroszczę Wam, że mieszkacie w Krakowie, w tym mieście poezji u stóp Wawelu. Zazdroszczę plantów o świcie Brackiej i Kazimierza. Złota wśród purpury, trąbki z hejnałem, arrasów i bzów. Rynku kwitnącego tęczą i trzepotu gołębi. I różowego nieboskłonu nad zaspanymi kamieniczkami i nagłych przebudzeń z karmazynowych snów i smoka. Zazdroszczę Wam, że mieszkacie w Krakowie. Ja się tylko mogę wytarzać w Waszych wierszach. Ja również zazdroszczę. Jeszcze jeden. Barbarzyńcy. Plastik ściele ziemię. Amazonia płonie. W Zakopanem góral zamęczył 2 konie. W Tatry strzelił piorun, rozgniewał się Giewont. W schronisku chcą uśpić 300 zdrowych zwierząt. W Syrii brat rżnie brata, Grenlandia się topi. Nabab liczy sztaby, rośnie cena ropy. Strzelają do dzików. Psy
do lasu wożą. Zakopali żywcem koci miot pod brzozą. Nie ma czym oddychać. Giną drzewa święte, a my, matkę ziemię, dusimy cementem. Obudź się, człowieku, miast bujać w obłokach. Bo karma się zbiesi i będzie po ptokach. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, spokojnego tygodnia. Pa, pa.